Blisko 100 urzędników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej weźmie udział w projekcie szkoleniowym AS w samorządzie. Urzędnicy przez najbliższy rok szkolić się będą w zakresie poprawy jakości usług, monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju, podniesienia jakości tworzonego prawa oraz usprawnienia funkcjonowania BIP. W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu AS w samorządzie. Jest to projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości w partnerstwie z powiatem skarżyskim, a także koneckim i starachowickim w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje przeprowadzenie szeregu specjalistycznych szkoleń, dzięki którym pracownicy trzech wspomnianych starostw powiatowych podniosą wiedzę i kwalifikacje. Dla starosty skarżyskiego Michała Jędrysa, biorącego udział w spotkaniu, szkolenia są bardzo ważne. Jak podkreślał starosta, wysoko wykwalifikowani pracownicy, profesjonalnie i kompetentnie wykonujący swoje obowiązki, są atutem każdego urzędu. AS w samorządzie, jak sama nazwa mówi, ma powodować, że pracownicy samorządu będą asami na tych polach, na których cały czas muszą podejmować różnego rodzaju decyzje. Bardzo zależy nam na tym, aby jak największą kompetencją okazywali się pracownicy wszystkich urzędów, a w szczególności tych, które są bezpośrednio w naszym udziale. Do podnoszenia swojej wiedzy zachęcał również urzędników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej obecny na spotkaniu prezes Akademii Przedsiębiorczości Michał Zatorski. O szczegółach projektu mówiła z kolei Małgorzata Łakomiec, sekretarz powiatu, nadzorująca realizację projektu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Szkolenia wyjazdowe i stacjonarne przewidziano dla blisko 100 urzędników, a dotyczyć one będą czterech głównych obszarów kluczowych w działalności administracji publicznej. Będą to poprawa jakości usług, monitoring i ewaluacja strategii rozwoju, podniesienie jakości tworzonego prawa i usprawnienie funkcjonowania BIP. W każdym z obszarów określono konkretne zagadnienia, których dotyczyć będą szkolenia. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwóch szkoleniach specjalistycznych i szkoleniu komputerowym. Proszę Państwa, to jest bardzo istotny projekt. Bardzo istotny z dwóch podstawowych względów. Pierwszy to taki, że udało nam się zaplanować te szkolenia w sposób bardzo celowy i świadomy. Corocznie przygotowując plan szkoleń na dany rok, powtarzała nam się pewna tematyka. Ta tematyka jest tutaj w tych szkoleniach uwzględniona. Ona dotyczy wszystkich trzech starostw powiatowych. Wszyscy byliśmy zgodni co do wybieranych tematów, że naprawdę brakuje nam wiedzy, a jeśli tą wiedzę posiadamy, to ciągle jej za mało. Wynika to z przepisów prawnych, które trzeba interpretować. Wynika to z wielu zmian, które zachodzą. Przede wszystkim zmian w podejściu do obsługiwania klienta urzędu. I tego typu szkolenia są w tym projekcie Państwu zaproponowane. Po drugie, bardzo ważny element tego projektu. Wymiana doświadczeń. To nie tylko w tym momencie doradztwo, to nie tylko dydaktyka w postaci szkoleń. Spotykają się przedstawiciele trzech różnych urzędów, trzech różnych starostw, które stykają się z podobnymi problemami. Mamy okazję do wymiany doświadczeń, do wymiany poglądów. To jest pewna zasada benchmarkingu czy metod dobrych praktyk, a więc to jest niezmiernie istotne w tym projekcie, bo te szkolenia będą realizowane wspólnie. Nie będzie tak, że będzie w tych szkoleniach uczestniczyła tylko grupa z powiatu starachowickiego czy skarżyskiego. Będziemy tylko łączyć właśnie po to, żeby wymieniać się doświadczeniami. Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Zakończą się w maju w przyszłym roku, a już 28 marca rusza rekrutacja urzędników do udziału w projekcie.